W środę i czwartek można było do Domu Kultury w Końskich dostarczać zabawki, ciuszki, przybory po swoich pociechach do przekazania domom dziecka. Działanie to podjęto w ramach akcji Kierowcy Dzieciom. Konec, czanie odpowiedzieli na prośbę o pomoc. Do deku przyniesiono mnóstwo darów. Zbiórkę zorganizowali Kamila Dobrowolska, instruktor plastyczny w Domu Kultury, oraz Piotr Wawrzyniak, kierowca i mieszkaniec Końskich. Paczki należało oznaczyć rozmiarem ubrań lub wiekiem dziecka, dla którego są one przeznaczone. Można było także swoim nazwiskiem, tak by śledzić, gdzie konkretnie dana paczka dotrze. Odpowiedź mieszkańców końskich i okolic na apel Kamili oraz Piotra był chwytający za serce. W środę oraz czwartek samochody wypełnione darami dla dzieci co chwilę przyjeżdżały pod Dom Kultury znajdujący się przy ulicy Mieszka I. Następnie wszystkie podarunki trafią do domu organizatora zbiórki, a dalej w porozumieniu z Natalią Bernacik z grupy kierowcy dzieciom zostaną przekazane do domów dziecka i rodzin zastępczych.